Ktoś dostał e-mail. Dostał e-maila o powiadomienie. Po 23 będziesz. To może będziemy jeszcze grać po 23, jeszcze jakąś grunkę się może ugadamy. To jest miasto, w którym jesteśmy. To są moi bohaterowie. Sprawdźmy tak. Mamy Reynalda, którego... O, dzięki za followa. Famous. Reynauld. To jest fajne, że można zmienić imię. Na przykład nazwiemy tego bohatera Zygmunt. Zygmunt. Apprentice Crusader. Enter. Zygmunt ma pierwszy poziom, jest apprentice, czyli jest uczniem, czy jakkolwiek go tam nazwiemy. Ma plus 10 blight resist. Blight to jest, jest bleed i blight. Blight to jest jak cię zatrują, nie wiem, rozpuszczasz się wtedy. A blood to jest jak krwawisz. Bleed, znaczy coś tam. Tak, Leo i CS. I oni mają takie swoje, powiedzmy, plusy i minusy i jeżeli chodzą po tych całych dungeonach, to im coraz bardziej odwala od niektórych aspektów. Im bardziej im odwala, to oni jakieś takie choroby dostają, jakieś totalnie chora, to jest psychika. Ktoś siadł, stwierdził, że przeleje swoje dziwne fetysze, czy może wyobrażenie świata na grę komputerową. I to się fajnie udało. Są cztery pozycje, generalnie każda postać jak mają i walczą. Ta preferuje przód, więc jest taki bardziej tank. Tu są jego skille, można odblokowywać, potem jakieś takie chorób, na razie póki co nie ma żadnych chorób. Intanu will only pray for stress relief. No i żeby ten stres z nich zszedł, podobno ścina czasami, ale nie wiem czemu. Ale ścina w sensie, że się ładuje to kółeczko, tak jakby internetowo w sensie, czy muzyka leci płynnie, na przykład obraz się ścina, czy coś w tym. Bo ja naprawdę tutaj widzę, że... Blood pani od angielskiego by doklepała. No, ja to wiecie. Możliwe, że z Twitchem. Ja na przykład miałem problem dosłownie 3 minuty temu, żeby odpalić w ogóle panel i wyciągnąć sobie stream Keya całego, bo się zbugowało coś. No i są jeszcze camping skills, ale to będzie potem przydatne. No i zaczynamy od tego wozu jak w... Na Dzikim Zachodzie, co sprzedawali takie różne rzeczy. No tak, tutaj dostajesz się z waszych bohaterów nowych, więc dorzucam ich do roasteru. Ja tych pierwszych sobie jakoś przemianuję. Ten mi się, to jest taki zawadiaka, to jest taki... Wojnie to nazywał cyganie. Nie jest cygan, to jest... Bardziej mi się kojarzy z Dalmatyńczyków, ci te bandyci byli, czy... Chociaż nawet w Kevinie samym domu też to byli tacy... No, takie zakapiory może. Nazwijmy go Lucky Luke. Lucky Luke, bo ma pistolet. Jest highwaymanem. Też ma jakieś tam skille. It's not allowed to gamble while in town. Kiedy on jest w mieście, nie wolno gamblować. On ma fajne plusy. 2 do speeda, scouting chance. Ta gra, ponieważ jest cały czas Rumun w wczesnym dostępie, ona jeszcze nie ma jakichś achievementów na Steamie. Ona jest dosyć taka, powiedzmy, biedna, ale ma bardzo dobry, do fajny potencjał. I śmiga naprawdę przyjemnie. To jest, nazwiemy go, jak się nazywa ta firma z tym aligatorem, bo mi się tak kojarzy ta paszcza. Wiem, że to są te maski, oni tam sobie do czubków tych mask wsadzali chyba zioła, żeby mnie jebało wszystko dookoła. Ty będziesz taki... A będziesz Seba. To jest Seba. To jest Seba i jeszcze Nunię trzeba nazwać jakoś, powiedzmy... Ona mi wygląda na taką typową Kaśkę. Kasia. No, będzie Kasia. To jest taka Kaśka, wiecie. Taka Kaśka, typowa Kaśka. To jest Memories. In time, you will know the tragic extent of my feelings. A, coś odpalałem. Jakiś Ancestor Memories. Co to jest? Graveyard. No ale jeszcze nikt mi nie zginął i na razie są zamknięte te wszystkie, muszę przejść. Tak, tu są jakby podsumowanie tygodnia, co się stało. Zygmunt i znał Apprentice Crusader, Lucky Luke coś tam. Karyna i Sebix, tak, no coś takiego, tak. Seba jest kobietą. Aha, czekajcie, to jest kobieta? Czy to jest gdzieś określone, że to jest ona? No bo ma w sumie maskę i gogle, nie? Ale nie widzę, żeby tu były te takie znaczki płci. She, he, it albo coś. Switch outfit. Zielony, sepkowy. Dobra, nie ma.
Mamy też Trinket Inventory. Trinket to są takie bzdury, co można im wrzucać potem i dają to plusy, ale zazwyczaj im dają większe minusy. Jakieś glosarium. Nie, gry się nie da zapisywać jako de facto. No i podejmujemy wyzwanie Actimela. I niby tu mam zlokowane te miejsca 4 z 5 z tego co widzę. I'm restless. Dobrze, wiem, ziomeczku. I wybieramy tak, escape map. Musimy jako cel wyczyścić 100% room battles. I dostaniemy 3000, dwie głowy jakiegoś tam prezydenta Ameryki. Zapłaska. Nie. I to jest ten trinket, które się potem tutaj chowają. Zobaczcie, plus 10% damage, ale minus 4 dodge. Dodge. Czyli nie zdodżujesz tego. Can't touch this. I teraz układamy ich. Zaczynając, my chodzimy od lewej do prawej ziomeczkami. Więc trzeba ich jakoś tak w miarę sprytnie porozkładać. Tanka na przód, tego Janusza gdzieś tutaj, healerkę z tyłu. Healerka jest dosyć ważna. Co grę, czy to dobrze jest mieć taką Kaśkę, żeby was leczyła. No i dobra, odpalamy. Przed wyprawą trzeba kupić rzeczy. Bardzo ważne jest to, żeby kupić ze dwie łopaty. Dużo jedzonka. Co mi tam piszą na Skype'ie? Okej. Pochodni damy trochę. Pochodnie są dosyć istotną rolą każdej gry. Darkest Dungeon nie jest możliwy do odblokowania jeszcze. To znaczy, nie, no jak następnie normalnie kupiłem. Może premiera w tym miesiącu. Może, no póki co jest to early access. Foodów trochę więcej. Zawsze jest dobrze kupić wielokrotność ich liczby, bo w pewnym momencie wyskakuje jakby opcja szamania i czy jemy, czy nie jemy. Ale jak jedzą, to jedzą wszyscy. No to jest jak wszyscy mają mamę, mambę, mam i ja. Dobrze skupić ze dwa bandaże. Jakiś kluczyk zawsze jeden wezmę. No i tyle, dobra, zaszalejmy. Dużo złota zostawiłem. Tak, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. To są te klimaty i one mi się bardzo podobają. Fajne jest gra temu, że tutaj jest jakby każda walka de facto wie, że coś. Nie ma tak, że pograsz, nie wiem, chyba z godzinę, dwie i masz tak wykoszone postacie, że każdego one-shotujesz. Tak często tu się nie trafia w przeciwnika, to jest takie wkurzające. No i zobaczcie, że system pochodni jest dosyć sensowny. Im bardziej pochodnie zanikają, czyli jest ciemniej, tym jest trudniej, ale jest lepszy loot. Ma to sens. No i zobaczcie, teraz tak. Zobaczmy mapkę, mogę trochę oddalić. No i jest patowo, bo zaczynam w takim kappa miejscu, że muszę pierw iść do góry, potem się wrócić gdzieś tutaj w lewo. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No to klikamy sobie w to miejsce. I tutaj jest taka jakby ścieżka, ta pochodnia to jesteśmy my. Zobaczcie, plus scouting, plus monster surprise. No, jak się kliknie, to też można ręcznie pochodnie zmniejszać. Ale nie jest to jakoś sensowne póki co. Na początku lepiej chyba sobie poekspić. No i zobaczcie, no jest pusty sak, pusta torba. Nie jest łatwo, jest pierwsza walka. Dwóch Januszy, jeden bez mordy. Zobaczcie tutaj. Dobra, zaczyna Seba. Seba, co ty możesz rzucić? Otwórzmy ekwipunek, jakby co. Seba może plaguje granatem, ale to jest w jednego. Noxious Blast też w jednego. Blinding Gas. Spróbujmy ten pierw. No i trafiło go za jeden, ale jest Blight, czyli będzie tutaj. O, zobaczcie, za cztery umierał. Te białe paski pod nimi, to białe to jest ten stres cały. Gaszenie się przydaje na początku gry, a to nie wiedziałem, może się czegoś nowego nauczę. Ja na przykład na początku to bym tutaj troszkę przetrwał to wszystko. To jest fajny skill, bo strzela we wszystkich naraz. Zygmunt. O kurde, za 6. Ale leczymy Divinity, Illuminati, Maze Bash. A szkoda, że nie ma party heala, bo ona jeszcze ma taki, że wszystkich leczy. Za małą ilość tam od 1 do chyba 2 albo 3. No wiem, zraniony jest, krwawi, dlatego wziąłem bandaż, kupiłem. Zabandażujmy. I smajciorem go za 9. Ładnie, cyk. Noxious Blast. Może zabijemy tego gościa. A, zabiliśmy go ładnie. I oni są chyba odporni na tą krew. Ej, fajnie mi idzie nawet. Muszę przyznać, że bez większych strat udało mi się skasować. Healthstone, plus max HP, minus do speeda. Ej, to mogę Zygmuntowi wrzucić. Onyx. Gdzie jest Zygmunt? Zygmunt, nie, to masz. Plus 10 do HP. No i spoko, będzie jeszcze twardszy. Mapa.
No i mam, zaczynam mieć plusy do stresu, więc oni zaczynają te białe ty łapać. Nie chcę, żeby się stresowali, więc odpalę pochodnie. Dobra, do kolejnego pokoju. Ważne jest też, kim się otwiera, bo to wtedy on dostaje, na przykład tu jest ten pomnik aniołka z mieczem. Light i dostał jakiegoś buffa. No spoko. Otwórzmy to. A mogę na przykład kluczem to? Ale fajnie, drobnęło dużo rzeczy. Do kiedy strumyk? To jest taki testowy na razie. Ta gra wygląda mega fajnie, to jest najlepsze. No jest taki klimat ciężki ma. Właśnie jak się w nocy siedzisz, pogasi wszystko. No ta gra nie jest straszna, ale fajnie tak jest klimatyczna. Pistol shotem. Tym mało za... Myślę, że tym zadam więcej. O, za 7. Pyk. Noxious blaścik. Może tego skrytował. Ładnie. Ojciec tak kaleczy, szkoda gadać. Siema, siema. Nie wiem, ja tego gaszenia to tak średnio, nie wiem. No jest nie bez plus to stres. To nie wiem, powinienem teoretycznie przygasić, zanim ich zabiję, żeby lepszy lot wypadł. Mogło to by mieć sens. Czekajcie. A, nie mogę w trakcie gry. W sensie w trakcie walki. Siema, siema. Pamiętajcie, żeby zostawić followa, jak się podoba. To wrócimy z większą ilością streamów. Dostodżował. No i też zwłoki, jak ktoś zginie, to takie zwłoki zostają. To ma znaczenie, jak się trzeba potem przejść. No gasić można poza walką, tak, tak, też na to wpadłem. Sławki pożyczyłem swoje znajomemu akurat. Ale będę miał je wieczorem, więc spokojnie, do tej gry te co mam teraz są wystarczające. No i teraz patował, bo muszę iść całą drogę spadki, nie? Z powrotem. Tymczasem zaczyna ich tutaj montować stres. To weź, żebyś ty się nie stresowało, rozświetlimy to. Zasadzki na wroga robić. Owszem, czyli trzeba zgasić pochodnie, tak? O ile się nie mylę. Bo czasami właśnie wyskakuje taka opcja. Znaczy opcja. Po prostu się tak jakby po dojściu do pomieszczenia kolejne te kostki roz tego wyłem. No i gul, no to trzeba sobie schapać. Więc sobie zjedliśmy. Idziemy dalej. Może tu się to rozskautuje. Chodźmy tu. Jest skarb, no otwórzmy. Co mu się stanie? Ennoi? No i dostał jakieś choróbsko. Mogę sprawdzić jakie? A, chyba nie pisze. Słabo. Pomalutku. Uuu, jakieś robale. No więc nie chyba dobrze wejdzie ten strzał. No nie mają dużo HP, chyba z 6. Blinding gas, blight. Raka dostał. No może i raka. Oby nie. Kurde. A, że lota zwiększa z interaktywnych obiektów. Ciekawe to, co mówisz, Gareth. Dzięki za info. To się przyda. Dobrze, ten zginął. Uleczmy tego zioma za 4. Nie stresuj się, Zygmunt. Pyk. I ładnie. O, tu powinna być pochodnia. W tym. Dobrze. O, to zaczyna znowu stres dobijać, więc zużyjmy kolejną pochodnię. Nawet to idzie nieźle. Bałem się, że będzie gorzej. O, jakaś skrzynka fajna. Nie mam już kluczyka. I ciężcy przeciwnicy. Tego z tyłu próbujmy. O, z granatami. Otwieranie żelaznej damy. To nie jest żelazna dama, to nie jest żelazna dziewica, czy coś. Jakoś tak to się dziwnie nazywało. Nie jestem pewny, no ale. Ale może. Tak jest, tego leczmy. Stunning. To jest chyba spoko.
na nieumarlaków właśnie. 3,8 dostali, ładnie. No i teraz się zacznie umieranie. Pyk, tu ładnie z Blighta. Jakimiś mackami strzelają, resist. Na razie całkiem nieźle, naprawdę sobie radzę z tymi pieprzonymi. Z tym stresem, bo wcześniej grałem, to od razu wszyscy powariowali, obsrali się w gacie. Trzeba wiedzieć jak... Właśnie trzeba wiedzieć jak je otwierać, hehe. Takie żartowni się tutaj na czacie. Dotge. Dobra, no Krzyż Blast. Za jeden, ale dostanie Blighta? Dostał, ładnie. 4. Mocno leje tam. Oni zaraz zginą, ci dwaj, czyli trzeba tego ostatniego jakoś sfokusować, tego pierwszego. Zygmunt może pierwszego pieprznie. Dawaj, Zygmunt. Dobrze. Mała literówka. Ty zrób heala. I tego ostatniego jakoś trzeba. Oni w ogóle się zamienili miejscami, czy mi się wydaje? Ale pistol shotem mogę. Zdodżował, no i schody. I schody zaraz będą oddawać nam. Czekaj, się z nimi switchnę z powrotem. Bo ten zginie, ten też powinien zaraz zginąć. Czy ja mogę stunning bowlem albo... No nic. Dawaj. Przynajmniej te zwłoki tu znikną. Może za chwilę się dorwie do... No bo w tym momencie na przykład Zygmunt nie może bić tego zioma z tyłu, nie? Siema Alex. Bo tutaj są zwłoki. Taki smutek. Dobra, wyleczmy. No ale one też się mogą rozkładać właśnie takim czymś jak ta trucizna. I tym razem trafił, pięknie za 9, co tam dropnęło. Jakiś jade. Te cesty. Otwórzmy skrzynkę. It's trap. No jakby też się zatruł, co za gamoń. I... O, i zrobił się teraz ten scouting. Ja nie kumam, czemu właśnie czasem ten scouting się robi, czasem nie. I jeszcze nie opanowałem techniki obczajania tego, dlaczego tak, a nie inaczej. I widzimy, że fioletowe to jest pułapka. Otwórz. O, ładnie. Te fioletowe są ważne. Z nimi się ulepsza potem w mieście rzeczy. Czy długo pykam w to? Wczoraj w to grałem chyba z godzinkę, więc tak plus minus ogarniam, ale właśnie do końca nie wiem, dlaczego niektóre rzeczy dzieją. A, od wielu rzeczy widzę, że zależy. I trochę pochodnię mam przegaszoną. Zaraz ją odpalę. Bo... Sferk siema. Nowy rok, nowe streamy. Na razie te ski testowe, potem koło 18 powinienem się znowu pojawić. O, to jest dobry skill, żeby ich zarazić z tyłu obu, blajcikiem. Zdodżował. No jak długo? No tak jak mówię, no pogramy jeszcze pewnie troszeczkę i kumpel da znać. Czy tam muszę mu napisać? Do pierwszej śmierci. Rekord streama. A nie wiem, kiedyś streamowałem całymi dniami. Były takie czasy, jak się studiowało. Użyjmy tego. 3-2. To nie jest takie do końca super skuteczne, jakby się wydawało na takich przeciwników. Ja nie wiem, czy lepszy nie jest ten dagger. I atakowanik za 7 mocno uderzył. Pamiętajcie, żeby zostawić followa na streamie, jak coś. Tak będę sobie wspominał, a co. Szkirmisz. Szmajtem. No ja będę masakrował. Zygmunt musi masakrować tych z przodu. Tutaj pyk. Siema Arek. Spróbujmy mieczykiem. Dobrze. Zobaczę jak to wygląda. W zasadzie kamerkę nie wiem, czy nie mogę dać gdzieś tutaj niżej. Ona będzie troszkę zasłaniać. Dobre miejsce jest. Dobre. Zostawmy. Spróbujmy tego 0, ale jest blind, więc dipsy się kręcą.
Resist. Jakiś resist skoczył. Ładnie zdodżował. Ale ten już tutaj widzę, że nieźle ma 60 stresu. Ona niech leczy. I no zmasakruj tego pierwszego. Dobrze, jednego atakującego mniej. To nie jest ninja. O, ty też z daggerka. No i dagger ładnie wchodzi Lucky Luka. Ładnie. Czy ja mogę... Blinding gasem, a to zestunuje obu? Tak z ciekawości. A, ten ma resista. Jakby nie miał, to jest nawet spoko. Jak znajdziesz dziwny ołtarzyk, to wsadź pochodnie, nie pożałujesz. Okej. Okay. I takie hehe kapa. No dobra, zobaczymy, co będzie działo. Fajnie, jak to jest dużo takich ciekawostek, że można jakąś rzecz gdzieś tam coś zostawić, to jest fajnie. Dobra, muszę zniszczyć te zwłoki jedne. Żeby ich sobie przybliżyć. O, spróbuję pistol shotem zdjąć z tyłu ładnie. Elegancko. Wylecz tutaj Sebę i Seba. Dawaj tym blastem za dwa, szaleństwo. Ale go dobiło. Snake oil, come on, minus stres. Fajne, o, to jest ciekawe. Olej mi wypadł na to, jakbym used to purge evil and restore purity. Can also be applied to hero to increase resistances. Czy to mogę używać na jakieś takie przeklęte jakieś, nie wiem, rzeczy? Czy coś w tym stylu? Strongbox, unlockuj. O, 500 złota, dużo. Idę jeszcze sprawdzę dalej te pomieszczenia. Teoretycznie mógłbym skończyć, ale mam zdrowych ziomeczków. Więc chodźmy. Tybek wie, że nie wsadza się pochodni w nieznane ołtarzyki. Ej, dobra, to spróbuję shift click to reduce. I ciekawe, czy... No ale czekajcie, czy ja wtedy mogę, jak mam ciemno, to zaskoczę przeciwników, czy oni mnie, bo ja nie kumam. Dobra, ciemno jak w dupie, walczę bez tego. YOLO. Szybkie bęcki 7, pyk. Krwawi już Janusz. Wylecz siebie. Jak ktoś gra w tą grę, Gareth ogarnia. Gareth ogarnia, to mi pewnie wyjaśni za chwilę, że coś odjebałem totalnie źle. Noxious Blast. No dobra, daję tego pierwszego za 0, ale dostanie chociaż Blight. No, chociaż dostał. Słaby się zrobił ten mój Seba. Seba, nie jestem zadowolony z twojego progresu w tym podejściu. Zygmunt 5, ale jest Zygmunt jest twardy. To może nie działać, bo to jest dobre na Unholy, to jest Zidus Accusy, coś tam. Lepiej po prostu zabić. Dobrze, fajne te trupy zostają. Plagłe grenadę, może blinding gasem. Zrezistował! Illumino coś tam. Tu dodaje torcza plus 2, to nie chcę. Ulecz Zygmunta. A 3. Z dagerka wlecę. Krwawiące zwłoki i rozpuszczające się zwłoki zostały. No nic, ja muszę rozwalić te jedne zwłoki. O, jest na wyciągnięcie ręki. O, nawet się przesunął teraz, dziwne. O, bo tamte zniknęły też. 10, dużo, to dobry skill ten tutaj atakujący bardzo. Chciałem zwrócić uwagę. O, torcz mi wypadł ładnie. O tak, z tego wypada torcz. Jedna główka. Jest żelazna dziewica. Co jak w dziewicę wsadzę na przykład Holy Water? Nie ma efektu. A pochodnie? Też nie ma efektu. A łopatę?
Dobra, czyli otwieramy. Klaustrofobii dostał z dziewicy żelaznej. No, też nie pykło. Dobra, idziemy do tego, pokoju. Whistless. Zajumał to. Finally something smile about. Ten to co? No, zjedzce se hanger. Ty widzieliście, koleś to wziął? Jumnął to normalnie. Ciul, jeszcze pułapka była. Seba resolve is tested. Selfish mu wskoczyło. Samolubne chuje teraz będą same. No i spoko. No ale chodźmy dalej. No i ostatnie pomieszczenie też nic nie ma. Dobra, to mogę wracać. Dużo złota. Cały wasz lud jest tutaj podsumowany. No i co dostali w takim razie? Dwa resolve. Obsessed with the sainthood. Hegiomania. Hagiomania. Bad gambler. Increased chance of losing money while gambling. No i wypadałoby teraz któregoś z tych Januszów, który mu najbardziej odbija. Odblokowało się nam Abbey, czyli taki klasztor trochę. Na przykład tu mógłbym sobie wrzucić, bo sobie zaczyna odbijać. Rzućmy go za 1000 zł tutaj, niech trochę przyciluje. A my chodźmy po nowych bohaterów, ulepszmy to, bo to się przyda. Rooster. Mam dwóch nowych. Wyglądają jak trochę krasnale. Oj, to jest z pieskiem, ziom. Ja chcę tego typa z pieskiem. Gdy się nazywał? To jest Hagrid. A ty będziesz... Lucky Luke jest i ty będziesz, jak jest Lucky, będziesz Unlucky Luke. Enter. Dobra. Także Seba się chilluje, więc zagramy bez Seby kolejne podejście. Czekajcie, czat sobie sprawdzę. No i sobie wam można lecieć, bo to co, tawerna się otwaliła. No ja wiem, że tawerna. Embark. No i teraz w ruinach się... Ruiny. Progres 0%, no ładnie. Scout. No to po kolei lećmy tego scouta może. Dorzućmy tutaj Hagrida do ekipy. Na jakiej on lubi pozycji być? Raczej z tyłu. A ty Julka? A Kasia woli być znowu z przodu. No to może was zamienię. Hagrida. No, weź. O, i Hagrida dajmy tutaj. Siema, Patiosin. Adrian i Przemek. Adrian Przemek też spoko, ale to może potem wyskoczy jakiś z nich. A, i miałem sprawdzić, co ty masz za chorobę. Minus 25 virtue chance. Klaustrofobia. Nie wiem, nie kumam jeszcze dalej motywów z tym światłem i nie. Dog freeze, click. Ej, fajne. Dobra, pochodni muszę wziąć przynajmniej z 10. Dzonka przynajmniej z 12 dla nich. Dwa bandaże, kluczyk, dwie łopatki. I chyba tyle, jeszcze dwie. Dorzucę kiedyś więcej. Książka w tym roku. W tym roku ją skończę. Taki mam wstępny plan z tą książką. Zobaczymy, jak pójdzie. Eee. 90% pokoju muszę eksplorować. To co? Może pierw pójdę. Przynajmniej z 24. Nie, właśnie ja zauważyłem, że nie opłaca się kupowania aż tylu tych jedzenia i tych pochodni. Więc tak coraz mniej ich biorę. Dobra, zacznijmy od lewej strony, tej bardziej takiej rozległej. Zaznaczymy Lucky Luke'a. O, ten z tym piesem, może Hagrid nie otwiera. O, co to jest? Decorative.
Urna. Czy z urną można coś zrobić? Chyba tylko otworzyć. Damnation. No i dupa, no i urna okazała się zdradliwa. Nawet urna może was zabić. Wersja papierowa. No to chodzi, żeby była właśnie wersja papierowa. O, ładnie. Skautowanie się odpaliło daleko, daleko, daleko. Więc pierw pójdziemy. Tu jest jakaś kapliczka, ja mogę w nią kliknąć? Nie. Dobrze, to pierw pójdziemy do tego pokoju na lewo, bo tam jest, że jest bezpiecznie coś, jakieś książki. Quick draw. O, dostał jakiegoś bonusa. Nie wiem też jakiego, ale. I tu zaraz będzie jakaś pułapka. Oto jest pułapka. Rozbrój. Udało się ładnie. Przydałoby się pochodniom. Tego w ogóle coś bym HP zaczęło schodzić. Nie wiem czemu, jak jeszcze tak jakby. Nie miałem okazji nawet powalczyć bardziej. I jest skrzynka i Janusze, które bronią. Może z mieczyka pierw. Tego dupnego zmisował. No nieładnie. I co ma ten pieseł? Stres heala ma. Dodge'a ma. O, to atakuje wszystkich. Podoba mi się. To było spoko. Ekspedycja jest ten. Is doomed. Illuminati za dwa? Mało. Ale debuffa jakiegoś daje szaleństwo. Te debuffy są zgówniane z tego, co zauważyłem póki co. To jest dobre na tych nieumarłych. Wydawcy takie rzeczy jeszcze nic nie wiem. Spokojnie, ale najpierw chcę skończyć w jakiś sensowny sposób, tak dalej. To minie czas jakiś, ale w tym roku chciałbym to zrobić. Zająć się tym, o, może tak. Dobra, spróbujemy tego zabić. Dobrze, jest minus jeden. Gorsze na nich, ona nie healuje, ona się do niczego innego nie nadaje. Po prostu healuj. O, spróbujmy tym teraz ugryzieniem. A 4. Ładnie. Terrible strength. No i się obsrał, no i zadupa. A z urny miał truciznę, temu mu zeszło się. No to spoko. Dobra, to powalczy sam na froncie ten. Spoko. Jak skończymy walkę, już się pozamieniamy. Chociaż ten wydaje mi się, że w drugi w kolejce nic nie będzie w stanie tutaj zrobić. A, odporni są na krwawienie. To lecz go. Książka fantazy. Tam na blogu trochę takich pseudo rzeczy już robiłem. I chcę trochę rozwinąć tą tematykę. Ugryzienie może znowu? Ładnie, i ten piesek się sprawdza. Póki co chyba najwięcej damage razem z tym zrobił. O, z tym ziomem. Leczenie! Za 10 to jest dużo. Ładnie. Ja na razie sobie radzę z tymi podstawowymi typami. Dobra, otwórzmy. Kluczyka użyję. Hidden compartment. Dobrze. Zamień się miejscami z powrotem i lecimy. Science fiction. Może science fiction jest trudne. Ciężko się przy dobrych science fiction, naprawdę. Dobra, muszę wracać z powrotem. Mam nadzieję, że pies nie zużywa jakichś dodatkowych racji. Czy czegoś w tym stylu. Tu już byłem. I schodzimy tutaj na dół teraz. O, dostał depek. A, zabierze znowu wszystko dla siebie. To jest chamskie. Ja muszę coś z tym zrobić. Muszę go jakoś ukarać. Albo go zabić, uśmiercić. Denerwuje mnie to, że on sobie zabiera. Tak po prostu. Walka! To jest okej. Okay. Szkoda, że nie krwawią.
Dobrze. Z 6 to jest okej. Zygmunt, zacznij coś grać, a nie tylko chapiesz, kradniesz. Niebany. Wylecz. Dobrze, za 3. Ładnie, za 9. Kurde, nie poznaję Lucky Luke'a. Teraz ty zagryź tego i zostaje ostatni. Bolało. Wylecz tego ostatniego, bo zaczyna mieć coraz mniej życia. Ta gierka jest za jakieś, nie wiem, na G2A chyba za 5 dych, ją kupiłem za 6. Nie, jest jakaś taka, że 120. To jest jedna z tych takich mniejszych, raczej independent indie gamesów. Będzie krwawić? Jakoś te trupy są odporne, cwaniaczki. Ale tu już go hycnął, 600 golda. Dobra, i chodźmy. Nie powinno być tutaj żadnej pułapki. O, jakiś stół alchemiczny. Podnieś. 25 złota? To fest. Dam Zygmunta do szpitala, bo to co pieprza, to odwala to. Nie może tak być. O, jakieś robactwo. Pfu, pająki. Za 5. Niech będzie. O, i teraz zdodżował to na końcu. Kurde, myślałem, że zginie. Ma 2 HP. Dobra, lecz tego z piesełem, bo jest w opłakanym stanie. Oj, krwawienie weszło. 7! To te larwy tyle biją? Jeszcze stuna. No, kupa w majtach. Nie będzie się ruszał. Spróbujmy z miecza. Dobrze, Zygmunt. Ładnie sobie poradził. Dobra. Dokończymy tego dungeona i będę dziś kończył zaraz. O, ładnie, piesek. Także testy przebiegają mi zapomyślnie po formacie, póki co większość rzeczy działa. Jeszcze ulecz. I dobrze, dobrze, tutaj larwa poszła. Idziemy dalej. Tu jest znowu ta dziewica zielona, ale to co chwilę z niej coś dostaje. A, dzięki za followa. Krwawienie nie działa na trupy. No na to już wpadłem. Dobra, spróbujmy znowu otworzyć. I jest w końcu jakiś lód w dziewicy. Jakkolwiek to brzmi. Ej, pochodnia. Pochodnia. Jedna. Druga, bo im zacznie odbijać za chwilkę. I tu na bank będą potwory w środku. Albo i nie. Dobra, i wracamy. Wracamy całą teraz tą drogę. Niestety niektóre postacie mają skilli, co myślę o Battlefroncie, nie podoba mi się, niestety. Nie rusza mnie kompletnie. Zresztą z Masterchukiem trochę rozmawialiśmy na temat tej gry i jemu też tam chyba... Nie tyle co... Znaczy inaczej, on grał w nią dużo chyba, gra nadal. Ale podobno po 4 godzinach gry, czy 5, już się wie wszystko na temat tej gry. Zdecydowanie wolę w tym roku już w takim razie grać w Rainbow Sixa, który jest naprawdę wypasiony. I często gramy, więc to jest trochę teraz słabo, bo z jednej strony trzeba grać w CS-a, z drugiej w Rainbow Sixa. Bo gra jest naprawdę... polecam. No stare Battlefronty to był jednak co innego, inny klimat i... To było to. Dobra, idziemy dalej. Teraz powinny być 2 skarby. Czy nie, to otwieram z kluczykiem, mi się fajnie udało. Teraz spróbujmy bez. Mechanizm mister... A, i zatruty jest. Czy ja mogę go czymś... Nie mogę. Ale może zeżrzeć sobie. Otwórz. O, dostanie jakiś hard skin. Ładnie, hard skin. A czemu, brzmi dobrze, no, twardoskóry, że co? Na No Man's Sky średnio kojarzę nawet. Dobra, zaatakujmy wszystkich. 2-1.
Niestety oni są odporni na krwawienie, muszę to jakoś inaczej. Zygmunt musi tutaj zaszaleć, nie? Abusive, co się mu stało? Madness! Nie podoba mi się to. Uleczymy cię za 4. Twarda skóra to najlepszy quill w grze. No też mi się tak wydaje, dobrze brzmi, no twarda skóra, nie? Może ciastko zjem? Kuźwa. Nie, muszę z ręki bić. Bo to jest takie po 8, po 7 i to ich przynajmniej jakoś zabijam. A takie się pieprzenie z tymi obszarowymi strzałami, to oni mnie zdążą rozwalić. No, zobaczcie, 4, 6. Dobra. O, wjeżdżaj, wjeżdżaj z tym, ze scrollem. Dobrze. A pochodnie nie odpalam. Smolić to. A, koleś stracił całe życie, więc trzeba uważać, bo jest prawie umarty. Umrzyty. Zmisował, nie? To było dosyć istotnie. Za 4 w tego pseudoksiędza. Czy ja mam jeszcze rundę z leczeniem? Nie, ale szczęście. Za 7. Nie jest dobrze, Lucky Luke może zginąć. Tak samo Hagrid. Kaśka. Zygmunt. Ładnie. Ciachnął za 8. Musisz leczyć. Zacznijmy od tego. Najważniejsze, Lucky Luke tutaj naprawdę dobrze radził sobie cały czas. No i ciul. I po Hagridzie. Rest in peace. A nie, resolve dopiero? Vigorous. Ej, jakiś plus mu się włączył. Sometimes heroes respond on heroic. A, dopóki nie zrobią obozu albo wrócą do miasta, to będzie taki dziwniejszy, taki ulepszony. No i tak muszę ulepszyć Lucky Luke'a, on jest dosyć ważny. Pistol shot. Dobrze, 7. Został tylko jeszcze ten z kuszą. Puścił pieseł, ale niestety... Znisz truchło. Czy on coś trafi? Zdodzuj, nie wiem, proszę cię, zdodzuj. Pistol shotem. Najładniej. No pistol chyba dobry jest na tych. Z tego co zauważyłem. Dobra, idziemy dalej. Odpalę pochodnie trochę. In radiance, may we find victory. Hunger, no to jedzcie. Muszę uważać na pułapki, ale nie zawsze je zauważam. Stos ksiąg. Co może być złego w stosie ksiąg? Coś się mu stało, nie wiem do końca co, ale... Nie wiem. No i quest skończony, ale ja jeszcze przejdę tutaj do końca, już jak mogę. To jedno pomieszczenie mnie nie zbawi, chociaż pułapka. O, dostaje resolva. Hopeless. No nieładnie. Dawaj, książka. Kolejny. Nie, same złe rzeczy mi się dzieją. Resolution. Nie, wchodzimy. Zaraz mi pochodnie mi w ogóle pogasły. Ale tu nie ma przeciwników żadnych, dobra. Kończymy. 3000 złota. Co ty dostałeś? Spokojny. Plus do kryta jeden, no to szaleństwo. Warrens. 15% damage w Warrenach. Obsesja na punkcie zabijania? Ej, spoko. Ej, fajne te wyskoczyły. Affliction hopeless, abusive. In time, you will know the tragic extent of my... Tymczasem Seba. Nowy quirk dostał. Balanced. I nie jest już samolubny. Widzicie, jak będziecie chodzić do kościoła, to nie będziecie samolubni. Taki z tego wniosek. Dobrze, kończę tymczasem, moi drodzy, ale wpadnę pewnie później, wieczorkiem, na jakiegoś CS-a, może, nie wiem,
Zobacz, zresztą niech sobie cyrop. Także trzymajcie się.